10 najciekawszych hybryd zwierząt. Zo. Mieszaniec międzygatunkowy jaka i bydła domowego. Są silniejsze i większe niż zwykłe bydło. W Nepalu i Mongolii używane jako zwierzęta pociągowe i juczne. W języku nepalskim dzo oznacza samca, tej krzyżówki zaś dzomo samicę. Mongolska nazwa to hanyang. Jedynie samice są płodne, w wyniku krzyżowania zwrotnego dzomo można uzyskać kolejne krzyżówki. Legrys. Mieszaniec samca lwa i samicy tygrysa. Podobnie jak tyglew, nie występuje w naturze i jest skutkiem przypadkowego lub celowego krzyżowania zwierząt w niewoli. W warunkach naturalnych zasięgi występowania lwów i tygrysów się nie nakładają, a nawet gdyby tak było, to występowałyby między nimi konflikty. Związki tygrysic z lwami były odnotowywane bardzo rzadko. Pierwsze udokumentowane dane o istnieniu legrysów pochodzą z Azji z początku XIX wieku. Zwierzęta te żyją od 15 do 20 lat. Samce są bezpłodne, lecz samice są zdolne do urodzenia potomstwa. Legrysy rosną zwykle do rozmiarów większych niż tygrysy i znacznie większych niż lwy. Największym kotowatym w historii jest ważący 418 kg legrys Herkules, żyjący w amerykańskim rezerwacie przyrody w Karolinie Południowej. Kot w sawanach. Rasa kotów domowych powstała wskutek skrzyżowania kota domowego z afrykańskim serwalem. Rasa uznana w pełni przez TICA. TICA jest na chwilę obecną jedyną międzynarodową organizacją, która ustanowiła standard tej rasy i w pełni ją uznaje. W sawanach to wysoki, szczupły kot o niedużej w stosunku do reszty ciała, trójkątnej głowie, dużych i wysoko osadzonych. W sawanach są rasą bardzo inteligentną i przyjacielską. Koty te są bardzo lojalne wobec swoich właścicieli i mocno się do nich przywiązują. Często chcą towarzyszyć opiekunom we wszystkich czynnościach. Są rasą ciekawską, bardzo aktywną i wymagającą dużo uwagi ze strony opiekuna. W sawanach są oznaczone za pomocą dużej litery F. W sawanach cechuje nieco psi charakter. Wiele osobników tej rasy uwielbia zabawy z wodą oraz aportowanie. Przedstawiciele rasy w czarnym wariancie maszczenia również mają centkowane znaczenia, jednak są one widoczne jedynie w słońcu. Taki rodzaj centkowania nazywa się ghost spotting. Wczesne pokolenia tej rasy są niedozwolone w wielu krajach lub do ich posiadania wymagane są specjalne pozwolenia, np. kraje skandynawskie, które zezwalają na posiadanie jedynie pokoleń od 5 w górę. Jak lew. Mieszaniec międzygatunkowy samca jaguara i samicy lwa. Jest zbudowany potężniej niż jaguar, ma brązowe centki na futrze, barwy charakterystycznej dla lwa. Dwa jaglewy urodziły się w 2006 roku w Kanadzie. Yazara i Tsunami były wynikiem niezamierzonego pokrycia lwicy Loli przez czarnego jaguara Diablo. Zetland, czyli krzyżówka kuca sztelandzkiego i zebry. Kuc sztelandzki to rasa koni zliczana do kuców pochodząca z Wysp Sztelackich. Jest to jedna z najmniejszych ras występujących obecnie kuców i ich niski wzrost jest wynikiem naturalnego procesu skarłowacenia. W 1890 roku założono pierwszą księgę stadną. Na skutek działalności człowieka kuce, występujące początkowo jedynie na Shetlandach, rozprzestrzeniły się na cały świat. Zebra zaś to oczywiście określenie ssaków z rodziny koniowatych, charakteryzujących się obecnością białych pasów na czarnej sierści. Zwierzęta te należą do rodzaju ekus. Początkowo wierzono, że zebry mają białą sierść z czarnymi pasami, ponieważ niektóre zebry mają białe podbrzusza. Badania dowiodły jednak, że kolor tła zwierzęcia to czarny. Białe paski i brzuch są dodatkami, powstałymi wskutek różnych czynników. Zebry żyją stadnie na południe od Sahary. Pamiętajcie, zebry są czarne w białe paski. Jakalo, mieszaniec międzygatunkowy jaka i bizona, wyhodowany w latach 1920-1930 w Buffalo National Park w Kanadzie na drodze krzyżowania samców jaka z samicami bizona lub
samicami krzyżówki bizon-bydło domowe i zamiarem stworzenia rasy mięsnej przystosowanej do chłodniejszego klimatu na północy. Zebroid. Mieszaniec, krzyżówka międzygatunkowa zebry z innym koniowatym. W języku polskim zebroid określany jest jako potomek klaczy zebry i samca osła lub konia. W języku angielskim stosuje się ten termin w szerszym znaczeniu. Współcześnie żyjące gatunki koniowatych, konie, osły i zebry zaliczane są do jednego rodzaju. Są ze sobą blisko spokrewnione, dzięki czemu mogą się krzyżować. Potomstwo pochodzące ze takich krzyżówek jest zwykle bezpłodne, choć to nie reguła. Zebroidy najczęściej dziedziczą psychikę po rodzicach innych niż zebra, a po zebrze paskowanie, które jest mniej wyraźne i zajmuje mniejszą powierzchnię ciała niż u zebry. Zazwyczaj paski na sierści zebroida znajdują się na kończynach, zadzie, ganaszach i szyi. Występują różne rodzaje zebroidów, mają one różne nazwy w zależności od tego, z jakich krzyżówek pochodzą. Jak większość hybryd, zebroidy ze względu na tzw. wybujałość mieszańców są cenione za odporność na choroby i pasożyty oraz swoją wytrzymałość. Ponieważ zebry są bardzo trudne do swojenia, krzyżowanie ich z końmi lub innymi koniowatymi umożliwia wykorzystanie tych zwierząt w trudnym klimacie i bardzo prymitywnych warunkach. W odróżnieniu od zebry, zebroida można oswoić i ujeżdżać, bądź użytkować jucznie. Coraz częściej spotyka się zebroidy w konkurencjach westernowych, na przykład reining. Kama, hybryda lamy i wielbłąda. Została wyhodowana w wyniku sztucznego zapłodnienia przez naukowców ze Ośrodka Naukowo-Badawczego Reprodukcji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, badających, jak blisko związane są ze sobą te dwa zwierzęta. Wielbłąd jest sześciokrotnie cięższy od lamy, dlatego w tym przypadku było wymagane sztuczne zapłodnienie samicy lamy. Próby zapłodnienia samicy wielbłąda przez samca lamy zakończyły się niepowodzeniem. Urodzona kama była mniejsza niż młode lamy, miała krótkie uszy, długi ogon, jak u wielbłąda, brak garbu oraz podobne kopyta jak u lamy. W wieku 4 lat kama uzyskała dojrzałość seksualną i zaczęła się interesować samcami lam i guanaco. Ponieważ wielbłądy i lamy mają 74 wspólnych chromosomów, naukowcy mają nadzieję, że kama będzie płodna. Holpin jest efektem połączenia genów delfina płci żeńskiej z męskim osobnikiem orki karłowatej. Pierwszy zarejestrowany holpin urodził się w Tokio w 1981 roku i zmarł po 200 dniach. Pierwszym holpinem w Stanach Zjednoczonych i pierwszym, który przeżył nieco dłuższy czas, był ten urodzony na Hawajach w 1985 roku. Nadano mu imię ze spokojnego oceanu, czyli Kekaimalu. Kekaimalu okazała się płodna, gdy urodziła w bardzo młodym wieku, zaś jej dzieci zmarły w 1991 roku. Od marca 2020 roku Kekaimalu znajduje się w Sea Life Park na Hawajach, w niewoli oczywiście. Golar jest potomkiem niedźwiedzia grizzly i polarnego. W przeciwieństwie do wielu sztucznych hybryd, ten misiek występuje naturalnie w przyrodzie. Niedźwiedź grizzly to podgatunek niedźwiedzia brunatnego, drapieżnego ssaka należącego do rodziny niedźwiedziowatych. Pierwotnie zamieszkiwał rozległe obszary Ameryki Północnej, obecnie głównie północno-zachodnią jej część. Z kolei niedźwiedź polarny to również gatunek dużego ssaka drapieżnego z rodziny niedźwiedziowatych, zamieszkującego Arktykę. Jest drapieżnikiem szczytowym w zasięgu swojego występowania. Grube futro i warstwa tłuszczu chronią go przed zimnem. Włosy tworzące sierść niedźwiedzia są półprzezroczyste. Sierść jako całość ma zazwyczaj kolor biały, przez co umożliwia zwierzęciu dobry kamuflaż. Skóra ma barwę czarną. Niedźwiedź polarny ma krótki ogon i małe uszy, co pomaga mu redukować utratę ciepła. Stosunkowo mała głowa i długie, zwężające się ku dołowi ciało nadają mu opływowy kształt, przydatny do pływania. Jest ssakiem prowadzącym niemal morski tryb życia. Otóż golar zazwyczaj jest biały z łatami brązowymi.
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to ciekawe oraz Świadoma Historia. Trzymajcie się. Cześć.